Świadkowie historii. Szczególnym okresem był okres Bożego Narodzenia, kiedy ksiądz prymas chciał być całym narodem. Już w przeddzień Wigilii ksiądz prymas odwiedzał swoich kapłanów, weteranów, swoich seniorów. Było to bardzo wzruszające, bo o nich przede wszystkim pamiętał. Bo seniorzy wymadlali księdzu prymasowi wiele, wiele łask. Potem spotykał się z seminarzystami, spotykał się z kapłanami. A już po Bożym Narodzeniu to już gromada różnych grup przychodziła do księdza prymasa. Przychodziła młodzież, przychodziły dzieci, przychodzili kombatanci, przychodzili literaci, przychodzili aktorzy. Wszyscy przychodzili, lekarze, prawnicy, urzędnicy. I każda grupa miała swój czas i każda grupa miała swoje przemówienie. Każda grupa usłyszała to, co chciał ksiądz prymas do nich powiedzieć. I wszyscy mieli takie poczucie, że ksiądz prymas mówi tylko do nich. Tylko do mnie, tylko do nich. To było słowo Boże na Boże Narodzenie. Jeżeli chodzi o duże przemówienia w katedrach, w kościołach, to ksiądz prymas najczęściej przemawiał tak. W święta Bożego Narodzenia na Sumie, święta Wielkanocy po Sumie, Wielki Czwartek w katedrze, w kościele Świętego Krzyża, słynne kazania świętokrzyskie o społecznej pracy kościoła, słynne kazania na, to były właściwie rozważania na gorzkich żalach u Świętego Krzyża. Tych kazań było bardzo dużo. A dlaczego mówię o tych kazaniach? Bo my pracowałyśmy, jak ksiądz prymas wracał z kazania, to my siadałyśmy do maszyn i spisywałyśmy te kazania. Potem Marysia przeprowadzała adiustację, jeszcze raz się przepisywało, ksiądz prymas autoryzował i te teksty szły do ludzi, bo to była jedyna możliwość, żeby ludzie dowiedzieli się, co ksiądz prymas mówił. Bo ksiądz prymas, jak przemawiał w Warszawie, to były właściwie przemówienia, które dotyczyły całej Polski. I dlatego Instytut Prymasa potem je rozprowadzał. Były prywatne maszynistki, pisały, rozpisywały i w setkach te kazania się rozchodziły i były czytane. To była ogromna praca, która jest do dzisiejszego dnia służy. Bo gdyby nie archiwum, które zgromadziłyśmy, tych kazań, no to dzisiaj nauka księdza prymasa nie byłaby znana. A tak dzisiejsze archiwum służy temu, żeby kazania byłyby wydane, żeby były wydane dzieła zebrane, a osobnym tematem to jest promemoria, gdzie ksiądz prymas pisze swoje własne przeżycia. Promemoria to są codzienne, spisywane przeżycia księdza prymasa. To, co dany dzień, w danym dniu ksiądz prymas przeżywał. To były bardzo, bardzo duże, różne sprawy. Na przykład takie promemoria z rozmów z tymi władcami. To były całe wykłady, które ksiądz prymas miał do tych władców i te wykłady są w promemoria. One są tam wszystkie spisane. To każdy może tam zajrzeć, każdy może zobaczyć, jaka to była praca księdza prymasa dla całej Polski, dla narodu. To był ojciec narodu, który naród prowadził, naród bronił i żeby naród nie był ateizowany, żeby naród był katolicki. To wszystko w tym promemoria, w tych zapiskach, których jest przez 30 lat ksiądz prymas te zapiski prowadził. Codziennie wieczorem to spisywał. Jeżeli nie zdążył, bo już była późna pora, to następnego dnia raniutko, tak jak mówiłam, o 4 rano brał i spisywał. To jest świadectwo pracy księdza prymasa. Te promemoria zostały zachowane, są autografy tych memoriałów. Jest specjalna komisja, która je opracowuje i po kolei są wydawane. Jeszcze nie wszystkie, bo dopiero 60. chyba rok, ale każdy rok jest wydany. Będzie wydany. Także promemoria to jest historia Kościoła w Polsce. Kiedy byłyśmy kiedyś na audiencji u Ojca Świętego, już po śmierci księdza prymasa, to Marysia mówi tak, Ojcze Święty, bo promemoria to jest właściwie historia Polski, historia Kościoła. A Ojciec Święty powiedział, nie tylko Kościoła, ale Polski, a nawet i świata.